Oj, Antek, Antek. No i tak pewnie gadasz i ty, pismaki, tabloidy i tak dalej. A nie na tym powinniśmy się skupić. Szczerze wam powiem, że trochę się cieszę z aresztowania Antka Królikowskiego. Wiecie, tak z przymrużeniem oka. No, niestety żyjemy w takim kraju, w którym dopiero w momencie, gdy problem dotyka celebrytów, gwiazdy, osoby znane, jak w przypadku Maty, to dochodzi problem do opinii publicznej i nagle wszyscy otwieramy oczy. Karamy za posiadanie grama? Nie mamy uregulowanych przepisów, jeżeli chodzi o prowadzenie i medyczną? No nie mamy. W dzisiejszym materiale dowiesz się, jak postępować w momencie, gdy znajdziesz się w sytuacji Antka Królikowskiego i czy w ogóle można prowadzić po medycznej, po rekreacyjnej. Jak to wygląda? Ziółko i auto. Ja jestem Mops, a.k.a. Siwy Broku. Panie Ziobro, daj nam pan w końcu spokój. A to jest Wheat, Wheat Week. Zapraszam. Brokoli! No mam ci godą. W Polsce prowadzenie pojazdów pod wpływem jakichkolwiek substancji odurzających, psychoaktywnych jest nielegalne i jest przestępstwem. Dotyczy to oczywiście również medycznej marihuany. W Polsce nie mamy ustalonych dopuszczalnych limitów THC, jak to jest w przypadku alkoholu. Dlatego też niezależnie od celu zastosowania marihuany, czy ten rekreacyjny, czy medyczny, nie powinno się wsiadać za kierownicę. Po spożyciu nie wsiadamy. Chcę, żeby to było jasne. Ma to być jasne. Możesz palić, zanim zaśniesz. Ale nie przed kółkiem. Ponadto polskie prawo zabrania używania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych, dlatego nie istnieją dopuszczalne ramy ich zawartości we krwi. Alko jest legalne i mamy jasno określone, jakie stężenie możemy mieć we krwi podczas prowadzenia pojazdu. W przypadku nielegalnych substancji, no trudno coś określić, jak w ogóle cokolwiek mamy, to już mamy problem. I tak naprawdę jedynym ważnym czynnikiem jest pozytywny wynik narkotestu, nie ilość substancji zawarta w organizmie. Więc obojętnie, czy masz te 300 nanogramów na mililitr, takie stężenie może być po spożyciu bezpośrednio, czy tylko 5 nanogramów na mililitr, takie stężenie może być powiedzmy 10 godzin po spożyciu, liczy się wynik testu. A taki test, niezależnie od stężenia, będzie zawsze pozytywny, ponieważ policja ma testy zero-jedynkowe. Mało tego, powiem wam jako ciekawostkę, jeżeli wcześniej spożyłeś olejek full spektrum ze śladowymi ilościami THC lub susz CBD, który ma 0,3 THC, czyli tyle, ile można, też taki wynik policyjny może wyjść pozytywnie, ponieważ on stwierdza, że masz jakiekolwiek śladowe ilości THC w organizmie. Fajnie, nie? Tak więc skoro wiemy, że jest to już nielegalne, jakie kary grożą nam za prowadzenie pod wpływem środków odurzających? I to nie jest to samo, co prowadzenie pojazdu po zażyciu środków odurzających. W Polsce, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdów, nie ma tak naprawdę różnicy, czy zatrzymany jest pod wpływem marihuany medycznej, czy rekreacyjnej. Według prawa marihuana to narkotyk i zabrania się jazdy pod jego wpływem. Zgodnie z artykułem 178a kodeksu karnego, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kara może być oczywiście wyższa, jeżeli spowodujemy wypadek. Dodatkowo osoba taka otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów. Jeżeli potem przez ten okres zakazu prowadzenia pojazdów znowu będzie prowadzić pod wpływem, grozi jej kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast, moi drodzy, prowadzenie pod wpływem środka odurzającego, chociaż to nie jest takie jasne, chodzi tutaj o definicję słowa pod wpływem, ale do tego przejdziemy dalej. Prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego może być również uznane jako wykroczenie. No i w takim przypadku obowiązuje artykuł 88, paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, nie ma nic o marihuanie w tym. Ja podobieństwa nie widzę. Prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł. Ten paragraf świetnie pokazuje, jakich przepisów używamy w stosunku pacjentów medycznej i użytkowników rekreacyjnej. No dobra, w takim razie
kto ustala, czy ja byłem pod wpływem, czy prowadziłem pojazd po spożyciu? Tutaj niestety zasady są bardzo, bardzo niejasne i dużo zależy od funkcjonariuszy. Kodeksy karne nie dają nam precyzyjnych definicji bycia pod wpływem czy prowadzenia po spożyciu. No i jeżeli taki policjant stwierdzi z własnych obserwacji, iż sposób prowadzenia pojazdu lub zachowanie zatrzymanego wzbudziło jego podejrzenia, czy utwierdziło go w przekonaniu, że jest ta osoba pod wpływem, dodatkowo test wyjdzie pozytywny i możesz wtedy odpowiadać z kodeksu karnego. Natomiast jeżeli na tym etapie nie zostanie nam udowodnione albo my przekonamy w taki sposób funkcjonariuszy, że substancja w naszym organizmie nie miała wpływu na prowadzenie pojazdu, nie miała negatywnego wpływu na naszą percepcję, nie zaburzała naszego postrzegania rzeczywistości podczas prowadzenia pojazdu, możemy wtedy odpowiadać z kodeksu wykroczeń. Jeżeli jest to ten drugi scenariusz, kończy się to wykroczeniem, co i tak uważam jest nieadekwatne, jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, ale do tego przejdziemy za chwilę. W momencie, gdy szykuje się już nam postępowanie z kodeksu karnego, w celu ustalenia, co tak naprawdę tam się stało, niezbędne będą dowody. I umówmy się, że najłatwiejszy scenariusz zamykamy na samym początku, czyli osoba zatrzymana, jarała rekreacyjnie, jara raz na jakiś czas, była pod wpływem, nie jest pacjentem, nie jest osobą uzależnioną, przykro mi, idzie siedzieć. I tutaj specjalnie nie heheszkuję, ponieważ zaznaczam bardzo wyraźnie, nie wolno prowadzić pod wpływem marihuany. Natomiast co się dzieje, kiedy jesteśmy pacjentem medycznym albo osobą uzależnioną, która korzysta codziennie, dzień w dzień, od lat? No, na pewno zaczynamy od badań krwi i stężenia metabolitów THC w organizmie. Ten wynik będzie niezbędny dla biegłego do określenia stanu oskarżonego. Na pewno możemy się spodziewać rozmowy z psychiatrą. Dodatkowo zeznania osób trzecich. Na podstawie zeznań świadków, policjantów, właśnie opinii psychiatrii i badań krwi, biegły stwierdzi, czy zatrzymana osoba była pod wpływem. Pod wpływem, czyli w stanie, gdzie ilość substancji, którą mamy w organizmie, jest na tyle wysoka, że zaburza ona w jakiś sposób nasze postrzeganie rzeczywistości i motorykę. I to było, tak to chyba się nazywa, dowody materialne. Jeżeli na przykład jesteśmy pacjentem, dochodzą jeszcze dowody formalne w postaci recepty i historii choroby pacjenta. No i z tej recepty jasno wynika, ile przyjmujemy, czego przyjmujemy, w jakich dawkach i od jakiego czasu. Jednak nie oszukujmy się, kluczowe jest tutaj mimo wszystko stężenie. No i tutaj pojawia się duży problem. W Polsce nie mamy jasno określonej tabeli wartości granicznych, tych limitów dopuszczalnych we krwi, jak na przykład w przypadku alkoholu. Mówię tu o tym, że jest to jasno określone w kodeksie, iż zawartość 0,2 promila alkoholu we krwi nie powoduje zaburzeń świadomości kierowcy i możemy sobie dalej prowadzić. Tego nie ma w przypadku zioła. Powiem wam nawet więcej. Rozmawiałem ze znajomym biegłym i podobno mają taki swój wewnętrzny wzorzec ze stężeniami marihuany. W wielkim uproszczeniu jest to wzorzec jakby z alkoholu zaimplementowany do zioła. Czyli tak naprawdę dalej używamy jakby kartki papieru do programowania. Ty, Jarek, a jak to jest z alkoholem? No to może zrobimy tak samo, no przecież czy tam alko, czy zioło, to jest obojętne, nie? Ta, dobra, klepnij, to będzie ten. Ja mam inne rzeczy do roboty, będzie dobrze. No, nie do końca dobrze jest. Natomiast wracając do tej dopuszczalnej ilości, jest ona naprawdę śmiesznie niska, ale nie jest w Polsce najgorzej. W krajach Unii Europejskiej limity metabolitów THC wyglądają następująco. Dania jest to 1 nanogram na mililitr, Francja 1, Szwajcaria 1,5, Wielka Brytania 2, Portugalia 3 nanogramy na mililitr. W USA w Pensylwanii 1 nanogram na mililitr, Nevada 2 nanogramy na mililitr, a Colorado aż 5 miligramów na mililitr. Aż 5. Te 5 to wcale nie jest naprawdę aż tak dużo. A w Polsce jest to, uwaga, 2,5 nanograma na mililitr krwi. Ale spokojnie, nie ciesz się, w Polsce mamy jedne z najwyższych kar za prowadzenie pod wpływem substancji psychoaktywnych, czy ich posiadanie. Yes!
Oczywiście to prawo nie używa w przestępców, tylko w użytkowników rekreacyjnych, a przede wszystkim w pacjentów. Natomiast dlaczego stanowi to taki problem? Jaki jest tak naprawdę problem ze stężeniem metabolitów THC we krwi? Ano taki, że to, jak długo utrzymuje się THC w naszej krwi, jest cholernie indywidualne i zależne od kilku czynników. Ma na to wpływ metabolizm danej osoby, waga, co akurat jadł, kiedy jadł, jak długo stosuje medyczną, w jakich ilościach, w jakim stężeniu, w jakiej częstotliwości i tak dalej, i tak dalej. Teraz wykażę się hipokryzją, zrobię to, co robią media i politycy i sam porównam to do alkoholu, no ale chyba sam wiesz, że wujek z dzisiaj, kto umie zrobić pół litra na imprezie i nic mu nie ma, a ciotka wypije dwa kieliszki wina i zaczyna pierdolić głupoty. No i o tyle, o ile w przypadku alkoholu można to w miarę uprościć, ponieważ jest to inna substancja, w miarę tak samo na każdego działa i nie jest środkiem psychoaktywnym, no to w przypadku konopi już nie jest to takie proste. No ale weźmy mnie, 105 kg, stosuję od kilkunastu lat, codziennie, albo nie, weźmy moją znajomą. Choruje na stwardnienie rozsiane, też od lat, stosuje codziennie naprawdę duże ilości medycznej. Przy częstym, regularnym korzystaniu z brokułów, nawet taki tygodniowy detoks nie będzie wystarczającym odstępem czasu, aby wypłukać wszystkie metabolity THC z organizmu. Czasami nawet i miesiąc będzie za mało. A czy taka osoba będzie pod wpływem rano, po upływie 8-10 godzin od spożycia ostatniej medycznej dawki? No nie! Czy u takiej osoby stężenie 200 nanogramów na mililitr krwi to będzie wysokie stężenie? No nie! Świetnie podsumował to mój kolega Jakub Gajewski, wiceprezes Stowarzyszenia Wolne Konopie, do czego przejdziemy za chwilę, bo jest to idealny przekaz na koniec tego materiału. Natomiast zanim do tego dojdziemy, mam ogromną prośbę do Was. Jeżeli stosujecie konopie terapeutycznie już od dawna i nadal nie macie recepty, najwyższy czas, aby to zmienić. I możecie to zrobić dosłownie w tym momencie. Na naszym portalu weedwig.pl w zakładce Kliniki Konopne znajdziecie listę polecanych i sprawdzonych przeze mnie klinik, które znają się na temacie. Pracują to naprawdę fajni lekarze, większość znam osobiście. Nie ma się niczego obawiać, gadasz z nimi jak z człowiekiem. Natomiast jeżeli spotka Was taka sytuacja jak Antka Królikowskiego, czego nie życzę, nie poddawajcie się, walczcie o swoje prawa i zdrowie. Słuchaj, aby coś było przestępstwem, musi nosić znamiona takiego czynu, czyli musi być szkodliwe społecznie. Jeżeli ratujemy własne zdrowie, nie ma tu mowy o szkodliwości społecznej. No i oczywiście mówię tutaj tylko i wyłącznie o przypadku, gdy pacjent prowadzi po spożyciu, a nie pod wpływem. Bujanie się najaranym po mieście jest niefajne, jest złe, jest karalne. I tutaj niestety niewiele pomogę. Ty, no ja nie pomogę, ale tak się składa, że znam kogoś, kto może pomóc. I to w każdej sprawie związanej z brokułami. Kancelariakonopna.pl. Sprawdzona ekipa. Jeszcze na koniec się wtrącę, bo wspominałem też o osobach uzależnionych. Jeżeli udowodnimy i opinia biegłego będzie jasno stwierdzać, iż ta osoba jest uzależniona, czyli stosuje tam duże ilości konopi w takim okresie czasu, czyli dane stężenie nie miało jakiegoś wpływu na jej zaburzenia postrzegania rzeczywistości, może to też być okoliczność łagodząca. Natomiast no, dalej może być ryzyko popełnienia przestępstwa posiadania, jeżeli taka osoba ma. Posiadanie w organizmie nie jest przestępstwem. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, wpisujcie w komentarzach, na pewno na nie odpowiemy. Na portalu weedwig.pl i w aplikacji Rollmops macie jeszcze więcej treści na ten temat. A teraz tradycyjnie na hasło Antek przez 24 godziny macie 10% rabatu w sklepie Rollmops. Dzięki zakupom w Rollmopsie jestem w stanie rozwijać dalej ten kanał. A teraz mowa końcowa by Jakub Gajewski. Nauczcie się w końcu, tabloidalni dziennikarze, że używanie marihuany w celach medycznych nie różni się niczym innym od używania innych leków stosowanych przy okazji leczenia tak ciężkich schorzeń jak stwardnienie rozsiane. Co drugi z Was używa znacznie bardziej niebezpiecznych dla zdrowia leków i prowadzi samochód po tramalach, ksanaksach, dogzepinach. Real talk. Spójrzcie w lustro, zanim padniecie na kolana przed gonieniem za sensacją. Przypomnijmy, że pacjent chory na stwardnienie rozsiane musi używać marihuany codziennie, ponieważ opóźnia ona znacząco postępowanie choroby, która prędzej czy później doprowadzi człowieka do wózka inwalidzkiego. Jako społeczeństwo powinniśmy jak najszybciej zrozumieć i nauczyć się, że wyszydzanie, represjonowanie i prześladowanie człowieka nieuleczalnie chorego to dużo poważniejszy czyn karalny niż używanie marihuany. Pamiętajmy, że we krwi u Artura... A, Artur Królikowski.
No to u mnie będzie Antek. Tak szczerze, ja totalnie nie śledzę tego całego życia gwiazd. Ja nawet nie do końca wiedziałem, kto to jest. Znałem tylko to nazwisko i myślałem, że to jest na niego brat. Okazało się, że nie. Ale każdy pretekst dobry, żeby poruszyć jakiś fajny, aktywistyczny temat. Czytamy dalej. Ty, w trakcie montażu sprawdziłem i rzeczywiście jest Antek. Miałem rację. Kuba się pomylił. Pamiętajmy, że we krwi u Artura znaleziono metabolity, a to nie świadczy o tym, że kierowca był pod wpływem czy po użyciu. Dowiemy się o tym dopiero za 3 miesiące, a pacjent na szubienicy już zawisł. Real talk. Nie pochwalamy jazdy pod wpływem jakiegokolwiek substancji psychoaktywnej, jednak można dopuścić wyjątki, szczególnie przy przewlekłym leczeniu i pod kontrolą lekarza. Powinniśmy jak najszybciej uregulować te kwestie w sposób jasny i klarowny. Są na to rozwiązania, które sprawdzają się w państwach, gdzie rządzą mądrzejsi politycy. I tej mądrości każdemu z Was życzę. Essa!